tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Przemyślanie mają okazję wybrać absolutnie innowacyjny, fajny projekt, projekt przewodnika multimedialnego, który będzie umożliwiał mieszkańcom, ale również i turystom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, aktywne zwiedzanie Przemyśla. Przewodnik jest w formie aplikacji do ściągnięcia na swój telefon. Będzie zaproponowane kilka tras do zwiedzania. Będzie zaproponowana trasa dla rodzin z małymi dziećmi. Oczywiście, jak w każdym tego typu urządzeniu czy aplikacji, będą możliwe trasy w obcych językach. Myślę, że jest to świetna propozycja dla przemyśleń, żeby lepiej poznać historię swojego miasta, żeby przekonać się, które fragmenty miasta, które miejsca są wyjątkowe, pomimo że codziennie chodzimy koło tych miejsc i nie zdajemy sobie sprawy z ich wyjątkowości. Projekt jest naprawdę na miarę XXI wieku.